Dzień dobry moi mili, dzisiaj dla Was są kolejne auto w nie za dużym budżecie. Jest to Volvo V50 z 2005 roku z przebiegiem 247 tysięcy. Z właśnie z tym poszukiwanym silnikiem, który występował też w Focusie, czyli 1.6 benzyna, 100 koni. Silnik może nie jest za dynamiczny, ale jest bardzo prosty w obsłudze i wytrzymały. No i przede wszystkim nadaje się do instalacji LPG, co wiele osób czyni przy tanich samochodach, że tak powiem, użytkowych. Tutaj przy tym samochodzie mamy również hak, więc jak ktoś potrzebuje przyciągnąć sobie przyczepkę albo do jakichś, jak to się mówi, kempingów, może do kempingów to nie za mocny byłby, ale do czegoś mniejszego jak najbardziej ten samochód się nadaje. Co do wyglądu, no Volvo starzało się bardzo dobrze, ta linia cały czas wygląda świetnie. Tutaj to widzicie takie załamanie na lampie, które przechodzi przez całe nadwozie aż do przodu. Może się bardzo podobać. Mi bynajmniej ten samochód jak wyszedł bardzo się podobał. I do tej pory też tak jest. Sedan jeszcze ładniejszy, bo to przełamanie w tej małej lampie naprawdę nadaje takiej masywności. A jest to płyta podłogowa Forda Focusa, więc auto też nie jest jakimś tam wielkim bykasem, który nie mieści nam się na miejscu parkingowym. Technicznie samochód w porządku. Wymienione było z przodu łożysko. Mechanik też wymienił z tyłu lewy zacisk, więc jakieś tam podstawowe rzeczy są zrobione. Pracuje równo, nie kopci. Nie jest też jakaś taka poobijana. A na wyposażeniu mamy spryskiwacze reflektorów. Tak jak tutaj pewnie widzicie, auto jest ze Szwecji, to u nich jest taki standard. Ten hak, o którym wspominałem, światła włączają się z automatu, relingi, no i chyba z takich pierdół jest to na tyle. Zaraz Wam opowiem o wnętrzu, wewnątrz mamy pół skórki. No to opowiedzmy o wnętrzu tego pojazdu. Spójrzcie sobie, licznik, nie ma żadnych błędów, tylko wiadomo standard. Zaciągnięty ręczny i pasy, tu macie komputer pokładowy, pokazuje jeszcze ile macie do zatankowania. Liczniki proste, czytelne, podobne jak w starym S40, też było takie szare tło. Kierownica prezentuje się tak, mamy tempomat, skóra jest bardzo ładna jak na ten wiek samochodu, no bo auto przecież wiadomo ma ile lat? 15? No nie, 18 lat ma ten samochód, więc no nie musi być perfekt. No a teraz widzicie idealnie tą kierownicę, naprawdę jest ładna, niewyciachana, tak samo jak i tutaj ten airbag i znaczek. No i przy okazji też Wam powiem, no 247, ktoś powie, że to jest dużo kilometrów, ale jak na 18 lat to wychodzi może 13-14 rocznie, więc to jest dosyć mały przebieg według mnie. I czego słynie przede wszystkim Volvo? Z bardzo ergonomicznych foteli. Spójrzcie, jak te fotele są fajnie wyprofilowane. Ja sporo przejechałem takim Volvo kiedyś. Bardzo wygodnie mi się jeździło. Zagłówek jest nieregulowany, ale idealnie się tutaj uda na nim usiąść. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś lubi trzymać rękę tutaj, bardzo wygodne jest to miejsce na cały łokieć. Możecie spokojnie całą rękę położyć i sobie w tym aucie, że tak powiem, odpocząć. Tutaj przyciski. Elektryczne cztery szyby, elektryczne lusterka, żadnych standardów nie ma. A jak to te półskórki miały w zwyczaju, troszeczkę się uszczyły. Ogólnie cały boczek jest tutaj ok, tutaj delikatnie się to wyłuszczyło. Pokazuję Wam to, można byłoby to do tapicera zawieść, przeszyć, ale mówię, samochód też nie kosztuje tutaj milionów, więc zostawiam to w kwestii klienta, a może kiedyś będzie czas, to może się to też poprawi. Tutaj klima automat dwustrefowa, taka fajna animacja, jak włączycie radyjko. Proszę, pokazuję Wam Wasz samochodzik. No i tutaj bardzo to designerski, w designerskim stylu było ten panel środkowy. Tutaj jakby taka prawie deseczka, bo tu też mamy schowek. Do tej pory może się to podobać. Producenci, że tak powiem, zaczęli to kopiować. To oczywiście wybieranie, nie łapie się ostrość, wybieranie stacji radiowych. Regulacja temperatury, to też fajnie z innych Volvo zachowany ten ludzik, który pokazuje nam, gdzie leci powietrze, automatyczna regulacja, podgrzewane fotele, proszę, raz, dwa, trzy, pięciobiegówka, bo takie były w tym 1.6, dwa miejsca na kubek, podłokietnik ze schowkiem, nic szczególnego, deska się prezentuje tak, dosyć masywna, ten materiał jest miękki, fajny, z tyłu też pół skóry, a ogólnie środek jest przyjemny, nie jest jakiś tam
zaśmierdziały czy coś takiego. Chyba o wnętrzu to tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to wiadomo, albo komentarz, mail, lub też możecie wejść na moją stronę mafkarautomoto.pl i tam zawsze zadać pytanie do kupującego i przy okazji obejrzeć moją inną ofertę. A jakieś samochody, które nie są jeszcze wystawione, znajdziecie na moim Instagramie mafkarauta lub też na Facebooku. No i pamiętajcie, że każde auto mi jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auto, to jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę go na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.